Chcę teraz przeczytać najpierw w pierwszej Mojżeszowej, w tym rodzaju, 2 rozdział, werset 20 do 24. Nadal wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął, potem wyjął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, łączy się z żoną swoją, staną się jednym ciałem. Funkcja kobiety w małżeństwie, żony, funkcja wzorcowa to jest pomoc. Pomoc duchowa, duszewna, fizyczna, wszelka pomoc. Pomoc, przyjaciele, to jest działanie podjęte dla dobra innej osoby. Pomoc to ktoś, kto pomaga w trudnej sytuacji i czyni ją mniej uciążliwą. To są definicje pomocy. Pomoc to osoba wykonująca proste lub mniej odpowiedzialne prace. Takie są definicje tego słowa. To nie ja napisałem w Biblii, żeby nie było. Ja nie jestem szachistą. Teraz zobaczycie, że to jest o wiele poważniejsza sprawa. Pomoc do wszystkiego, co pomocy wymaga. Widzimy człowieka, Bóg stwarza człowieka i ten człowiek nie jest wystarczalny. Mężczyzna nie jest wystarczalny, to nie jest samowystarczalna postać. On ma brak. Brak. To nie jest tak, że on może żyć sam. Teoretycznie może żyć, tylko będzie to w pewnym sensie wegetacja jakaś. On na początku szuka, bo w ogóle ciekawe, on szuka. Jest napisane, że Bóg stworzył to wszystko i on szuka tam, szuka pomocy. Czemu on szuka pomocy? Wydawało się, stworzony na obraz Boga jest. Ale on szuka pomocy. I on nie jest kompletny w tym. Nie jest kompletna postać. Kiedy następuje relacja małżeńska, ja o tym mówiłem na samym początku, to małżeństwo zaczyna być w pewnym sensie tym kompletnym człowiekiem. To zaczyna być kompletne. Oni łącząc się ze sobą, stają się kompletnym bytem. Oni mogą osobno żyć. To nie jest problem dla nich. Można żyć osobno. No ale nie jest to łatwe. Wbrew wszystkiemu jest trudniej żyć osobno niż razem. Rozumiecie? Ja bardzo cenię małżeństwo. Ja cenię małżeństwo. Ja uważam. To jest moje subiektywne, można się z tym nie zgadzać. Ale to jest teraz moja subiektywna ocena, że ja w ogóle zawsze bym wybrał małżeństwo, wiecie? Ja wiem dzisiaj. Wiecie, czemu ja bym w ogóle wybrał małżeństwo? Bo ja kocham tą formułę kompletnego człowieka. Ja nie uciekłbym w niemałżeństwo, nie uciekł. Bycie samemu, ja bym tego nie zrobił. Podkreślam słowo uciekł. Nie uciekłbym. Powiem tak, jeśli nie masz męża czy żony dzisiaj i szukasz, jesteś otwarty na to, jesteś normalny. Ale posłuchaj mnie teraz. Jeżeli ty nie szukasz, to jedynym usprawiedliwieniem dla ciebie jest to, że takie masz objawienie od Boga. Bo jak nie masz takiego objawienia, znaczy, że się boisz. Jak masz objawienie, halleluja! Życzę ci wszystkiego dobrego. Pewnie też masz dar celibatu przy tym. Jak to, że Pan, kiedy posyła do wyposarza, jak cię Pan posłał do bycia samemu, to cię wyposażył darem celibatu. Jak nie masz daru celibatu, to nie jesteś posłany do bycia samemu. To proste, jak gwóźdź. Bo Bóg to dobry Bóg. To dobry Bóg. Dobry Bóg. I On nie robi takich numerów człowiekowi. Okay? Więc jeśli nie masz daru celibatu, to szukaj męża czy żony. Bo będziesz kompletny czy kompletna. Dopiero wtedy. Bo powstaje człowiek i on nie jest kompletny. I szuka pomocy. I Bóg tworzy kobietę. Jego żonę. Jako pomoc. Pierwszy Koryntian 11:11. Tak możesz sobie zanotowałem. Pierwszy Koryntian 11:11. W Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. A więc ta pomoc, ta funkcja pomocy, to nie jest coś pomniejszego. To jest coś, bez czego ten mąż nie będzie mógł być szczęśliwy. On nie da rady być szczęśliwy, jeśli ona nie będzie pomocą. On będzie ograniczony. Będzie ograniczony. Ponieważ ona jest ważna dla niego. Ona jako pomoc jest ważna. Tak samo, mówi pierwszy list do Koryntian 11:11, jak on dla niej. Czyli on jako głowa jest tak ważny dla niej, jak ona dla niego jako pomoc. Tak samo. Tak samo. Mózg jest organem zarządzającym ciałem, tak? Ale wystarczy, że nie dostanie przez kilka minut tlenu. Pytanie, co jest ważniejsze, mózg czy płuca? Mózg jest zależny od płuc, a płuca od mózgu. Tak samo są ważne dla siebie. Tak samo. Natomiast pełnią zupełnie inne funkcje. Jeśli płuca pomyślałyby tak, nie jesteśmy mózgiem, więc jesteśmy gorsze. Bo to nie my zarządzamy organizmem. Jak najbardziej. Ja bym nie chciał, żeby moje płuca zarządzały. Nie chciałbym. Strasznie to by było głupie życie. Zrozumieć. Ale mój mózg nie potrafi żyć bez moich płuc. Tak jak mąż, głowa nie potrafi żyć bez żony pomocy. Niemożliwe dla mnie. Dlatego, kiedy wchodzimy w małżeństwo, to musimy zrozumieć tą formułę zależności. Tą formułę zależności. I sobie dalej polecimy teraz w tych czynnościach sprawczych, jeżeli chodzi o kobiety. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Uległość, to słowo oznacza zmianę czyichś poglądów pod wpływem jakichś czynników lub poprzez określone bodźce. Uległość to przeciwna asertywności. Przeciwna. Asertywność, przyjaciele, to jest posiadanie i wytwarzanie własnego zdania, oraz obrona własnych praw, a uległość to przeciwna. Chcę, żebyśmy to poważnie wzięli. To brzmi dosyć dramatycznie. Fakty są takie, że święta żona w stosunku do swojego świętego męża, podkreślam słowo święty i święta, jest uległa, a w stosunku do reszty społeczeństwa jest asertywna. Tak ma funkcjonować zdrowa kobieta w małżeństwie. Ona może być zdobywcą pierwszej ligi. Może być politykiem. Może być królową Anglii na przykład. Może być biznesmenem wysokiego rzędu. Ale jeżeli ona jest zdrowa duchowo, jest święta, tak nawet jest święta i ma świętego męża, to ona, wracając z parlamentu albo ze swojego wielkiego biura, na którym obraca milionami dolarów, będzie uległa swojemu mężowi. Bo jak nie, to niech nie wychodzi za mąż. Bo nie będzie szczęśliwa. Szczęśliwa żona to żona uległa. Nie chcesz być uległa? Nie wychodź za mąż. To moja rada. Rozumiecie? Nic z tym nie zrobimy. Nie możemy podchodzić inaczej niż zgodnie z prawdą. Najszczęśliwsza kobieta to kobieta uległa. I tyle. Dlatego taka ważna rola mężczyzn. Komu ona ma być uległa? Pamiętamy, że mówimy o wzorcu. Mężowi wzorcowemu. Kiedyś na początku mojej drogi z Bogiem tłumaczyłem te wersety Agacie w taki sposób, że krzyczałem do niej z tego listu do Efezjan. Miałem też taką metodę, że zostawiałem jej otwartą Biblię. Na różowo były podkreślone te wersety, że ma być mi uległa. Tam, gdzie wiedziałem, że będzie kurze ścierać, wiedziałem, że musi wziąć Biblię, przełożyć. Tak. Kiedyś do mnie przyszła i mówi do mnie tak: słuchaj, będę Ci uległa jak Kościół Chrystusowi, jak Ty będziesz mnie kochał, jak Chrystus kocha Kościół. Ja tego wtedy nie pojmowałem. Dziś to rozumiem. Inicjatywa musi wyjść ode mnie. To ja jestem świętym mężem. Ode mnie. Najpierw ja, a potem ona się może pod to podpiąć. Jak się nie podepnie pod to, jak ona się pod to nie podepnie, mimo że ja stanę na wysokości zadania, to ona swój ciężar poniesie. Ale moim zasmarkanym obowiązkiem, tak, jest być pierwszym w tym temacie. Jako głowa mam uwolnić miłość i na tą miłość ona ma odpowiedzieć uległością. Zobaczcie, o co chodzi z małżeństwem. To nie jest w trąbkę dmuchni. Uległość. Zmiana czyichś postanowień pod wpływem jakichś czynników lub poprzez określone bodźce. Żona, która jest święta i ma świętego męża, stoi przed zadaniem rezygnacji ze swoich poglądów. I koniec. Mówimy o prawdach. Wiecie, fajnie jest, jak się mówi, że się nienawidzi humanizmu. Tylko ja właśnie w tej chwili głoszę przeciwko humanizmowi. To jest w ogóle niehumanistyczne, co teraz mówię, to jest trudne. To jest Słowo Boże. Natomiast poza relacją ze swoim mężem, to ona ma być mega asertywnym człowiekiem, jak każdy wypełniony Duchem Świętym na rozumie Bożego Ducha człowiek. Pierwszy list do Koryntian 11,5. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje, a nie nakrywa głowy, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. To nie jest o chustkach na głowę, ani czapkach dziwnych. Co ona ma robić, kiedy ona wchodzi w inną funkcję niż funkcja żony? Nakrywać głowę swoją. Kto jest jej głową? Jej mąż. Co ma zrobić? Przykryć swoją głowę. Ona nie ma być uległa w stosunku do rzeczywistości innej niż jej mąż. Wręcz Słowo Boże mówi, że ona hańbi wtedy głowę swoją. Krótko powiedziawszy, kobieta Boża to lwica, tak? Podległa jedynie swojemu lwu, czy lwowi się mówi. Lwu. Dla innych to straszna postać. Dla innych to nie jest łagodna kotka. Rozumiecie? To bardzo ważna rzecz. To każda żona musi ze sobą zrobić. Albo nie wychodź za mąż. A jak już jesteś w małżeństwie, przerób sobie głowę. Masz być uległa swojemu mężowi, świętemu. Nie masz świętego męża, to na warsztat go trzeba brać. W ogóle nie masz obowiązku być uległa mężowi, który nie spełnia warunków. Po prostu jak drugi. Żadna kobieta. Często ja rozmawiam z kobietami, które mówią, wiesz, bo mój mąż niewierzący powinna być mu uległa. Ja mówię, komu powinna być uległa? Twojemu mężowi niewierzącemu? Twój niewierzący mąż to jest syn diabła. Syn diabła. Jego ojcem jest Lucyfer. Nie masz żadnego obowiązku bycia posłuszną dziecku Lucyfera. Rozumiesz? Chcesz, to się w ostentacyjny sposób zbuntuj przeciwko niemu i powiedz, że ja ci powiedziałem. Że ci tak doradziłem, takie duszpasterskie w ogóle doradztwo. Bo ty jesteś święta, a to jest syn Lucyfera. Albo też przychodzą dziewczyny, których mężowie są narodzeni z Bożego Ducha, ale zachowują się czasami gorzej niż synowie Lucyfera. Rozumiesz? Wiesz, bo on mówi, że do kościoła nie przychodziła, a on jest to, ja mówię, olej go. On ma funkcjonować w prawidłach świętości. Nie funkcjonuje, cześć. Ale kiedy mąż funkcjonuje w prawidłach świętości, tak? To masz być uległa. A nie przychodzić do niego i mu kołki na głowie ciosać. Rozumiecie? Bo to jest namaszczenie cieknącej rynny. I takie małżeństwo długo nie potrwa. Facet jest prosty. Powiedzieć wam, Panie, jaki jest facet? Czy wypełniony Duchem Świętym, czy nie wypełniony Duchem Świętym? Bo dalej jest facetem. Facet jest taki, że kiedy zaczyna się namaszczenie ciernącej rynny, to następują trzy reakcje. Która z nich może nastąpić? Pierwsza, zamknie się w sobie. Druga, stanie się agresywny. Trzecia, znajdzie sobie inną kobietę. Proste jak trud. Faceci są prości. My jesteśmy tak prości w obsłudze, że się w głowie nie mieści. Kobiety są skomplikowane, faceci nie są. I bardzo dobrze, że są skomplikowane, bo takie mają być. A facet taki nie jest. Uległość. Piękne słowo. Bardzo piękne. Jak mówię, facet stoi na początku tego całego zjawiska. Jeżeli facet nie spełnia wzorca, tak? To kobieta nie ma być czemu uległa, bo ona może być uległa tylko wzorcowi. Bo tak jest skonstruowana przez Boga, w ten sposób. Dlatego jeszcze raz mówię, że na facetach leży większa odpowiedzialność. Większa. Oni tworzą bazę. Tak? Przez to w ogóle facet w małżeństwie jest niedecyzyjny, on nie wie o co chodzi, on nie wie gdzie, on nie wie jak, a przychodzi, a powinna jakbyś mi uległa? Że jak ja będę tobie uległa, to nie będziemy mieli co żyć. Ty. Konkretny gościu. Nie będziemy mieli co do garnka włożyć. Bo ty w PlayStation grasz. Ty idziesz do pracy, zarabiasz 1200 zł i grasz w PlayStation w domu. I chcesz, żeby ci była uległa, tak? Czemu mam być uległa? Czemu? Temu? Widziałeś Chrystusa, który gra w PlayStation? Widziałeś? Zapytaj się dzisiaj Ducha Świętego, który jest w tobie, czy Jezus gra w PlayStation. Spytaj się, czy on siedzi, prawdziwie się ściga w ogóle samochodami. Rozumiesz? Specjalne ma joysticki na dziury w rękach, to że ciebie leci. Bo ludzie to takie mają pierdoły w głowie. Gra w PlayStation i mówi, jestem Chrystusem do twojego życia. Poronieni ludzie. Dlatego ona bierze odpowiedzialność. A ona nie jest od tego. Ona nie jest od tego. Ona nie jest do tego powołana. Ona jest powołana do pomocy dla niego. Ale on nie potrzebuje pomocy, tylko on potrzebuje, proszę ciebie, wskrzeszenia. Dlatego jest... Rozumiesz, dlaczego konflikty powstają? On jest do wskrzeszenia, ten człowiek. Uległość żony wobec męża to nie hańba, to wyraz wdzięczności. Żona przede wszystkim pomaga mężowi w tym, że jest mu uległa. Normalny, zdrowy, święty facet przede wszystkim potrzebuje uległej żony, aby w ogóle można było mówić o pomocy. Ponieważ święty facet, król, kapłan i prorok, rozumiesz, on potrzebuje najpierw, żeby ona, będąc uległą, mogła wejść w głęboką interakcję z nim, wtedy on będzie mógł od niej tą pomoc wziąć. Tak? A wiele kobiet to myśli, że w ogóle wiesz, tak jak w tym kabarecie w ogóle, to wysłał swoją teściową, proszę ciebie, do Korei, już miał jej dosyć. Z taką koszulką z napisem, proszę ciebie, nie płakałam po Kim Jong-ilu w ogóle. I tam jest taki tekst, ciekawe co robi moja matka. A on mówi, jak znam życie, stoję nad jakimś w ogóle Chińczykiem czy tam Koreańczykiem, który od 80 lat sadzi ryż. I mówi do niego tak, jak ten ryż sadzisz? Mówi, teraz ty nie rozumiesz, że jest za dużo wody, ty w ogóle się powinieneś ogarnąć. Mówi, ja ci zaraz wytłumaczę, jak się ryż sadzi. Wiele kobiet takich jest. No tak ci, ja ci pomagam, bo Bóg mnie do pomocy potrzebuje. Ale zaraz, poczekaj, chodź, stój. Nie potrzebuję adwokata, nie potrzebuję menadżera. Potrzebuję uległej żony. Najpierw. Ale ja ci wyjaśnię, nie wyjaśnię mi, poczekaj, musisz mi na kolana. Na razie. Na razie. Świetnie się skupiam, jak siedzisz mi na kolana. Świetnie mi to robi na głowę. Okład z piersi sobie zrobię, tak jak napisane w przypowieściach Salomona. Tu sobie wezmę między głowę, tu. Facet wkłada głowę w piersi, człowieku od razu myśli, znaczy. On nie potrzebuje dla ciebie teologii, gadania. On potrzebuje głowę w piersi włożyć. Tak, tu mu się dobrze myśli. To jest... Takie objawienia mu przychodzą, człowieku. Tego potrzebuje. Jest pomoc. Pomoc jest. Rozumiesz, o co tu chodzi? Taka pomoc. Takiej pomocy potrzebuję najpierw. Bo to jest prymitywne. Idź z reklamacją tam. Tampa jest reklamacją. Boże, to jest prymitywne. Ja mógł tutaj mówić, jak on ma życie, on mi chce głowę w cycki wkładać. Ja się nie zgadzam, Pani. Mam inną teologię. Człowieku. A on tak ma, bo on tak będzie myślał. Mu się program nie włączy. Dalej. Podlega żona mężowi swojemu we wszystkim. Podległość to jest zależność od kogoś. Zależność. Zależność. Naprawdę, albo to trzeba wyrwać, albo to trzeba zbadać. O czym mówimy teraz? Uległość powstaje w sercu i przejawia się przez podległość, czyli zależność. I znowu powstają problemy. Ponieważ jak mogę być zależna od gościa, co w życiu sobie nie radzi? Albo popełnia błąd za błędem. Rozumiesz? Jak mogę być od niego zależny? No nie możesz, ja to rozumiem. Dlatego, babeczko, bierzesz życie w swoje ręce i idziesz do przodu. Rozumiem cię. Tylko to jest w ogóle plan B, bo facet w ogóle się nie nadaje, okej? Okay? Bo facet nie stanął na wysokości zadania. To bierzesz sprawę w swoje ręce. Ale nie taki jest plan A. Plan A jest taki, żebyś była zależna. Taki plan A. Gdy żona przyjmuje postawę uległości, decyduje się na podległość, to jej życie zaczyna wchodzić w przestrzeń chwały. Chwała to jest powszechne uznanie, cześć, chluba, ozdoba, zaszczyt i honor. To mówi to słowo. Oznacza to, że działania żony wobec męża są przez niego uznawane. Kiedy mąż uznaje działania żony? Kiedy ona weszła w zależność. Tak mówi Pismo. Wtedy. Jak ja często rozmawiam z ludźmi, którzy zarządzają innymi ludźmi, a więc są dwie formy zarządu. Jeden to jest zarząd z góry, drugi z dołu. Mi osobiście dzisiaj jest bez różnicy, w jaki sposób ja wpływam na drugiego człowieka. Czy ja mówię do niego tak, czy mu w ogóle siedzę i buty czyszczę. Jak ja będę mógł na niego wpłynąć i mu będę czyścić, czy są mu buty, nie ma problemu, będę mu buty czyścić. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby osiągnąć sukces. To nie jest trudne w takim czasie. Tak. Zdrowy, święty mąż, on wtedy zaczyna uznawać standard w ogóle pomocy swojej żony, kiedy ona weszła w zależność. On inaczej nie uzna tego. On ma funkcję brakujące. Jak ona z zewnątrz go będzie wychowywać i będzie na niego buczeć i huczeć, za cholerę on nie uzna jej pomocy. On nie zrobi tego, tej facet. Przez to, czego żona zaczyna doświadczać, czyli uznania, przychodzi do jej życia cześć, czyli szacunek na pograniczu bóstwa. Co się okazuje? Drogie Panie, nas facetów to można tak okręcić wokół palca. Tak. I to wcale nie jest manipulacja. Bo my tego chcemy. Tylko to się odpowiednio robi. To się naprawdę odpowiednio robi. Mąż będzie czcił żonę, która weszła w zależność od niego. On będzie okazywał jej cześć, szacunek, na pograniczu bóstwa wręcz. Ale wtedy dopiero. To tak działa. To są takie projekty duchowe. Facet nie będzie cię czcił, dziewczyno, gdy będziesz stała z boku, tak? I doradzała mu, jak się sadzi ryż. od 80 lat sadziłeś. Nawet jak on się myli przy tym ryżu, to jak będziesz stała z boku i będziesz mu doradzała, jak ten ryż się ma sadzić, rozumiesz? To on nie będzie chciał tego słuchać. Nie będzie chciał tego zrobić. Bo on będzie miał problem z tym. Wewnętrzny zgrzyt. On pewnych rzeczy posłucha, on zrobi je, a pewnych nie posłucha. A na dłuższą metę na pewno nie będzie słuchał. Po prostu nie. Chyba że, tak? On będzie przeżywał to, że jesteś zależny. Mąż zaczyna traktować taką żonę niczym skarb, chlubę i ozdobę swojego życia. Chlubę i ozdobę. Tak jest traktowana taka żona. Proszę was, zrozumcie te funkcje. One tak działają. Takowe traktowanie sprawia w duszy żony wybudowanie przestrzeni zaszczytności i potężnej wartości. Kobieta zaczyna kwitnąć. Kwitnie. Kwitnie. Młodnieje z roku na rok. Pięknieje. Tak to działa. Dalej, wyżej wymienione stany i reakcje doprowadzają życie żony do poziomu najwyższego rzędu, co czyni ją szczęśliwą i zupełnie zorientowaną na męża. Zupełnie. Czyli życie bez zmazy i skazy, życie w świętości i niepokalaniu. Tak mówi słowo. Dalej, żona, która zaczyna doświadczać tego rodzaju szczęścia i jednoczy się ze swoim mężem, zaczyna z nim stanowić nierozerwalną bryłę. Poprzez przy jednoczesnym zachowaniu własnej duchowej integralności. Jest napisane, członkiem ciała męża się staje. Członkiem ciała męża się staje. Kiedy się tak dzieje? Kiedy zachowujemy ten proces? Ludzie, Słowo Boże mówi, że ten, kto nie wchodzi drzwiami, tak, to jest najemnik i niszczyciel. Drzwiami wchodzimy, drzwiami, nie po złodziejsku, oknem, bokiem. Nie budujemy naszych małżeństw inaczej niż powiada Pismo. Jezus mówi, że kto wierzy we mnie, tak jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Nie budujemy naszego życia inaczej niż powiada prawda Boża. Również naszych małżeństw nie budujemy inaczej. Bo to jest wzorzec. Nie patrzymy na wzorzec ze świata. Świat to fajans. Rozumiecie? Świat nam nie daje żadnych wzorców do małżeństwa. Świat wie tyle o małżeństwie, co świnia o balecie. Nic nie wie. Nic ten świat nie wie. Ten świat ma tak chore poglądy, jak sam jest chory. Rozumiesz? Jedne poglądy to są takie, my jesteśmy partnerami, my jesteśmy to. Jakimi jesteśmy partnerami? Jestem twoim królem, a ty pomocą dla mnie. Tak jest obraz nieba. Partnerstwo powstaje w zupełnie innej konfiguracji. To jest inne partnerstwo. To jest takie partnerstwo jak między Kościołem a Chrystusem. Partnerstwo. To jest partnerstwo, ale inne. Rozumiesz? To nie jest demokratyczne partnerstwo. To nie jest coś takiego pro ciebie, że ty sobie ściągasz Boga, daj tutaj. Jesus, mam sprawę. Ja mam takie zdanie, ty masz takie zdanie, tak? Wypracowujemy kompromis, idziemy dalej. Wiesz? Jezus spojrzał, dreda zakręcił, poszedł. Nie gadam z buntownikiem. Nie gadam. To nie tak działa. W małżeństwie nie ma demokracji, tak jak nie ma w kościele. Takich rzeczy nie ma. To świat nam to proponuje. Świat nam proponuje albo chamstwo, manipulacje, czary, albo demokrację, czy inne badziewie. Rozumiecie? I Kościół przesiąkł i mówi, mamy zasady duchowe, natomiast kiedy dochodzimy do tematów małżeństw, to jest dramat. Słuchajcie, ja mam masę różnych notatek z konferencji, z różnych nauczań na temat małżeństwa w Kościele. Ja to wszystko przeleciałem i mówię tak, Panie Boże, 5% mogę powiedzieć tu ludziom tych rzeczy, no przecież reszta to jest taka sieczka, że nie pytaj. Sieczka. Bo to jest ze świata wzięte. Jest użyta psychologia i jest to podciągnięte pod duchowe, to jest duchowe. To nie jest duchowe, to psychologiczne rzeczy nazwane duchowością i przemycone do Kościoła. Ale to tu są wzorce, jeżeli chodzi o małżeństwo. I nie wolno przeciwko temu się buntować, bo to jest chore. Kiedy w małżeństwie następuje tego rodzaju połączenie męża i żony, to doprowadza to do tego, że żona uznaje swojego męża za pierwszego po Bogu. Jest napisane żona niech poważa męża swego. To słowo poważa, to jest słowo, które w innych fragmentach Pisma Świętego jest odniesione do poważania Boga. Rozumiecie? Żona niech poważa męża swego. Czyli ten proces doprowadza do tego, że ona widzi go pierwszym po Bogu. On widzi ją największym skarbem, jaki jest. Rozumiecie? Chlubi się nią. Ona jest jego chlubą, jego koroną. A ona uznaje jego za pierwszego po Bogu. Ja się pytam, jaki demon dotknie takie małżeństwo? Przecież jeżeli my taką bryłę zbudujemy, rozumiecie? To diabeł sobie łapy na tym roztrzaska. On nigdzie nie będzie mógł tego uderzyć. Nigdzie. Nigdzie. Ale zbudujmy po ludzku. Humanistycznie. Jak ten świat proponuje. Zaraz to pieprznie z wielkim hukiem. Ilość rozwodów w Kościele jest taka sama, tak, jak w świecie. Niczym się to nie różni. W niektórych krajach jeszcze większa. Rozumiecie? Jeszcze większa. Największa ilość rozwodów w kościołach chrześcijańskich w Polsce jest w Belgii w tej chwili. 70% blisko, tak? Ludzi, którzy mówią o sobie, że są odrodzeni z Bożego Ducha, tak? Rozchodzi się. No i co? Zobaczcie, takie numery mamy. Największe. Nie wiem, dlaczego takie jest, ale tak jest. 70%. Ja nie mówię o małżeństwach, które teoretycznie wyglądają jako szczęśliwe. Przychodzą do kościoła, halleluja, halleluja. Jak tam u was? Cudownie, wspaniale! Kiedy miałaś orgazm? A wiesz, co to jest orgazm? Nie wiem. Bracie! Słucham, siostro. Nie wiesz, o co chodzi? Nie wiesz, o co chodzi. A jesteś szczęśliwa? Bardzo szczęśliwa jesteś. Hipokryzja. Cechy, fundamentalne cechy dobrej żony, te same funkcje duchowe, pobożność, wiara i odwaga, coś, co stanowi wejście. Nie wyobrażam sobie być w małżeństwie z osobą, która nie ma Chrystusa na pierwszym miejscu. Nie wyobrażam sobie takiego czegoś w ogóle. Już pomijam to, że z niewierzącą sobie nie wyobrażam. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie takich rzeczy. Jak jeszcze pracowałem w tym markecie budowlanym, siedziałem, czasami tam miałem te koleżanki z pracy, tak się poznałem je lepiej i tak się im przyglądałem, mówię, kurczę, nie wyobrażam sobie z taką kobietą żyć w domu, wiesz, o co chodzi. No nie, tak sobie mam bujną wyobraźnię, mówię, nie wiem, przychodzi, no nie, to by przyszła na przykład do domu, tak? No tak sobie siedzę i się patrzę, nie wiem, coś robię, tak? I ona przyszła do domu, a słyszę, o czym ona do mnie mówi w pracy na przykład jedna z drugą, o czym rozmawia, tam przychodzi pogadać, o czym... Ja sobie myślę, przyszła do domu, nie mówiła ciągle o tym. Patrzyłem, ta zdepresjonowana, ta ma obsesję, tamta ma paranoję, mówię, Chryste jedyny, człowieka kamenażeria. I teraz ona by przyszła z tym do mnie do domu, na przykład teraz, rozumiesz, i siada i ona mi opowiada o tym, tak? Ja mówię, ja nie wiem, co to było, nie wyobrażam sobie. Ale ja też sobie nie wyobrażam, że jestem, że moją żoną jest kobieta, dla której Chrystus nie jest numer one. Nie wiem, co to jest. Pobożność, wiara i odwaga. Bardzo ważną cechą, podstawową cechą, ja to zawsze powtarzam, kiedy o tym jest cichy i zachęcający duch. Ja to tak roboczo nazywam, bo to jest postawa, to są wszelkiego rodzaju postawy i język, gdzie jest uwalniane uznanie, docenienie i wywyższenie. Facet dramatycznie potrzebuje pewnych rzeczy. Ja dzisiaj nie będę o tym mówił, bo my nie mamy na to czasu. Będziemy o tym mówili w przyszłym miesiącu. Natomiast mężczyzna w małżeństwie, jeżeli on nie jest uznany, jeżeli on nie jest określony w pewien sposób, to on będzie marniał. Facet będzie marniał. Ok? Albo będzie szukał, tak, docenienia. Jakoś. Bo facet potrzebuje docenienia jak płuca powietrza. On tak potrzebuje. On potrzebuje słyszeć o tym. Drogie Panie, to nie jest ani próżność, ani cielesność. Takimi zrobił nas Bóg. Rozumiecie? Tego nie można zabić. Jak na przykład doradzam małżeństwu, to ja mówię przede wszystkim, bardzo Cię proszę, nie próbuj z głowy swojego męża zrobić swojej głowy, czyli z jego umysłu. Nie chciej, żeby on miał kobiecy umysł. A mężom mówię, nie chciej, żeby żona miała męski umysł. W ogóle nie zróbcie sobie tego. Nie przekręć w ogóle faceta na swoje myślenie, ani ty kobiety na swoje. To jesteście, macie w ogóle różne umysły. Innych rzeczy potrzebujecie. Facet potrzebuje docenienia, uznania, powiedzenia mu o tym. Jesteś ważny. Jesteś kimś istotnym. Dobrze to robisz. Jesteś w tym świetny. Na faceta usłyszenie od kobiety swojego życia, że jest ważny, że jest wartościowy, że jest świetny, że ona docenia to, co on robi, że ona to widzi, to jest w ogóle, wiesz co to jest, jakby $1 000 000 dostał. $1 000 000! $1 000 000, bo to największy jego skarb, on do niego mówi, tak, to ty jesteś, tak, czynnikiem sprawczym mojego szczęścia. I facet zaczyna rosnąć. Taki jest facet. Takimi nas stworzył Bóg. I ten cichy, zachęcający duch, który przychodzi i mówi, ja jestem z Tobą w każdej sytuacji, to jest fundamentalna cecha kobiety. Facet bardzo potrzebuje tego rodzaju pomocy. Wsparcia. Facet jest jak wielki dom, tak? Tylko krzywy. A kobieta jest jak wielki pal, który wspiera ten dom. Ten pal jest dużo cieńszy, dużo mniejszy niż ten dom, ale to ten pal wspiera ten dom. Tak? Bez tego pala ten dom się zawali, mimo że on jest wielki. Potrzebuje wsparcia. To trzeba taką postawę przyjąć, tak? I trzeba taki język mieć. Rozumiecie? W ten sposób. Bo sama postawa często, w ogóle przecież widzisz, co dla Ciebie robię. To nieważne, co ja widzę. Ja chcę słyszeć też. Mam parę organów. Mam wrażliwy słuch. Tak? Facet ma wrażliwe uszy. A więc ten cichy, zachęcający duch dalej wchodzi okazywanie szacunku, okazywanie tego szacunku. To jest mega ważna cecha. Pracowitość. Błyskotliwość. Nie bójcie się, Panie, być błyskotliwymi. Nie mówcie, że to jest światowe. Nie jest światowe. Bądź błyskotliwy. On powinien widzieć mojego wewnętrznego człowieka. Wewnętrznego człowieka się nie widzi, przepraszam. Czasami można usłyszeć wewnętrznego człowieka, jak się żona modli w innych językach. To czasami mam kontakt z wewnętrznym człowiekiem. Najczęściej nie rozumiem. Wewnętrzny człowiek. Nie rozumiem. Nie. Zewnętrznego. widzieć. Dalej, umiejętność zaskoczenia łamane przez pomysłowość. Ważna cecha, dlatego że jakby to jest coś, co w facecie wzbudza pewien ruch. Zaskocz ten ruch. Czymś. Drobne rzeczy czasami. Dalej opiekuńczość, która daje też facetowi poczucie bezpieczeństwa. Następna cecha, bardzo ważna, postawa ochraniająca. Kobieta posiada przeciwną funkcję, bardzo potrzebną dla mężczyzny. Ona posiada funkcję ochroniarza. Naprawdę. To jest w ogóle, jak wiem, że jak w ogóle żony będą w stanie to odkryć, to zobaczą, że to jest funkcja ochroniarza. Ona jest w stanie swoimi modlitwami i określonymi postawami ochronić go. Ochronić go. Dobra żona nigdy nie powie złego słowa na męża. Nigdy. A jak ktoś będzie mówił słowo na męża, to ona podejdzie i powie po cichutku mu na ucho: ty chcesz być ze mną duszny? Ja jestem uległa tylko jemu. Nie chciej poznać ciemnej strony księżyca. Tak się rozmawia z wrogami męża. W Biblii nazwana jest ona oikodespoteo, domowa despotka. Tak jest nazwana pani domu. Ona stoi na straży życia swojego męża. Ona walczy o niego, ona nie pozwoli, żeby żaden demon do niego doszedł. Dalej umiejętność zarządzania domem. Dalej umiejętność mądrego doradzania. Żona to pierwszy doradca męża. Tylko z określonego miejsca, na litość boską, drogie Panie. Żona będzie pierwszym doradcą męża zawsze, tylko że z miejsca określonego. Trzeba miejsce znaleźć. Mąż strasznie ciężko mu idzie słuchanie z góry. Jemu ciężko stamtąd usłyszeć. Jemu lepiej stąd się słyszy. On ma jakoś tak te uszy zakrzywione, że tu mu z dołu idzie lepiej. Naprawdę. Dużo więcej osiągniesz, doradzając mu, siedząc przy jego nogach, niż ciosając mu kołki na głowę. Gwarantuję ci. Dlatego mówię, że jesteśmy prości w obsłudze, tylko trzeba odpowiednich narzędzi użyć. Dalej otwartość i bezgraniczność seksualna. Tutaj z mężczyznami jest łatwiej. Kobiety muszą pewne rzeczy być może przejść, chociaż nie każdy. Ale on, być może nad tym będziesz musiała pracować więcej. Będę o tym mówił za 2 miesiące. Dalej łagodność, łamane przez niekłótliwość. Dramat. Kłótliwa żona. Dramat. Dramat. Ja rozumiem, że tak trzeba się bronić. Szczególnie jak jest pierdoła. Tak, a nie król. Ja rozumiem, że nerwy po latach puszczają. Wiem. Natomiast cały czas mówimy o wzorcu. Nie mówimy o tych patologicznych odejściach. Dalej postawa zadowolenia, czyli optymizm łamany przez nienarzekanie. Dramatem jest dla faceta kobieta narzekająca. To jest w ogóle... Dalej otwartość w wyrażaniu swoich uczuć. Inspirowanie. No i oczywiście klasyka. Brak zazdrości. Jeżeli my zechcemy tą rzecz uznać, chcemy przyjąć to przez wiarę, że Bóg ma rację, odniesiemy sąd. Łaska uzdalnia nas do tego, żebyśmy w naszych małżeństwach mogli doprowadzić naprawdę do wysokiego poziomu szczęścia. To nas do tego uzdalnia. Uznajmy siebie. Uznajmy nasze funkcje życiowe jako mężów i żon. Jeżeli szukasz męża czy żony, to szukaj osoby, która będzie odpowiednia. Rozumiesz? A jeśli jesteś w małżeństwie i widzisz, że odchodzisz, że jesteś gdzieś daleko od tego wzorca, to rozpocznij pokutę. Normalny proces. A może nie masz jeszcze męża czy żony, ale w głowie miałeś inny wzorzec. Też rozpocznij pokutę. Od razu tworzą się inne furtki. Inne. Naprawdę. Stańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejsze słowo. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo przenikało w ludzkie dusze, aby ono przenikało ich całego wewnętrznego człowieka. Niech to wpływa na myślenie, niech to wpływa na odczucia, niech decyzje będą dokonywane zgodnie z Twoją prawdą. Duchu Święty, my teraz autorytetem Kościoła zabezpieczamy to słowo, nakładamy krew Jezusa na ludzkie umysły i ogłaszamy, że diabeł nie może niczego tknąć, co zostało powiedziane. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że to słowo będzie powiązane z wiarą i że każdy z nas wyda stukrotny plon. Amen.